Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Maciej Bodnar, Michał Gołaś, Bartosz Huzarski. To tylko niektórzy z zawodników, których nazwiska są dziś doskonale znane fanom kolarstwa nie tylko w Polsce. Sukcesy osiągane przez tych kolarzy działają na wyobraźnię każdego młodego miłośnika jazdy na rowerze. Każde pokolenie rowerzystów i kolarzy amatorów miało takich swoich idoli. Wcześniej byli to m.in. nieodżałowany Joachim Halupczok, Lech Piasecki, Zenon Jaskuła czy Czesław Lang. Jeszcze wcześniej cała Polska żyła sukcesami Ryszarda Szurkowskiego czy Stanisława Szozdy. Na przełomie lat 50. i 60. jednym z bohaterów polskiego kolarstwa był Józef Gawliczek, zwycięzca m.in. Tour de Pologne, Tour of Britain, wyścigów dookoła Rumunii i Serbii i wielu górskich etapów podczas amatorskich zmagań w całej Europie. Za sukcesami tych wszystkich kolarzy, zawsze nieco w cieniu, stali ich szkoleniowcy. Za sukcesami Józefa Gawliczka i wielu innych zawodników z okolic Rybnika stał jeden człowiek – Karol Łukoszek. Działacz sportowy spod rybnickiej Czernicy, kolarz amator, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu, zbudował w swojej miejscowości grupę kolarską, która w pierwszej połowie lat 60. siała postrach na trasach nie tylko polskich wyścigów. W 1957 roku Łukoszek zarejestrował pierwszy w regionie ludowy zespół sportowy o profilu kolarskim i zgłosił nowo powstały klub do struktur Okręgowego Związku Kolarskiego. W grupie pierwszych zarejestrowanych zawodników znaleźli się Stanisław Biskup, Aleksander Hallas, Erwin Pytlik i Jerzy Morawiec. Pierwsze sukcesy młodzi kolarze z Czernicy odnoszą już w roku 1958. W tym samym roku do LZS-u trafiają kolejni zawodnicy. W grupie tej znalazł się m.in. najsłynniejszy kolarz klubu z Czernicy, Józef Gawliczek. Większość zawodników LZS-u Czernica, podobnie jak Józef Gawliczek, treningi łączyła z pracą zawodową, najczęściej w pobliskich kopalniach. Twarde charaktery zawodników, ale przede wszystkim skuteczne metody treningowe Karola Łukoszka powodują, iż bardzo szybko tworzy się niezwykle mocna grupa, która zwłaszcza w rywalizacji drużynowej młodzieżowców nie daje szans rywalom na trasach w całej Polsce. Łukoszek cały czas poświęcał rozwojowi klubu i zawodników. W 1960 roku zawodnicy z Czernicy otrzymują szansę startów w gronie seniorów i nie zwalniają tempa. Sukcesy Józefa Gawliczka, Józefa Jochema, Waltera Pieczki, Stanisława Biskupa, Franciszka Porwoła i innych są dostrzeżone przez fachowców i organizatorów największych polskich wyścigów. Kolarze z Czernicy dzięki Karolowi Łukoszkowi mogą stanąć na starcie wyścigu dookoła Polski czy wyścigu pokoju. Józef Gawliczek zostaje dodatkowo powołany do kadry narodowej. Trener koordynował współpracę z wojewódzkim kierownictwem ludowych zespołów sportowych, załatwiając sprzęt dla tych doświadczonych zawodników oraz dla młodszych adeptów kolarstwa w regionie. I na ile pozwalał czas i terminarz sezonu, jeździł na wszystkie wyścigi swoich wychowanków, zapewniając im sprzęt i serwis. Łukoszek kształtował nie tylko formę zawodników, ale także ich charaktery. Karol Łukoszek angażował się całym sercem w klub kolarski w Czernicy. W całej Polsce znany stał się nawet jego samochód marki Syrena, którym jeździł z zawodnikami i sprzętem na wyścigi. Nawet żona trenera, Lucja Łukoszek, angażowała się w życie klubu. Przygotowywała napoje i posiłki dla wszystkich trenujących zawodników. Ludowe zespoły sportowe to kawał dobrej historii polskiego sportu. LZS Czernica to z kolei kawał historii śląskiego sportu. Klub ten był nierozerwalnie związany z postacią Karola Łukoszka. Niestety kryzys lat 80. nie ominął czernickiego stowarzyszenia. Coraz większe problemy finansowe, brak wsparcia z zewnątrz spowodowały, że Karol Łukoszek wycofał się z prowadzenia sekcji. Rozgoryczenie trenera i działacza było tak duże, iż w pewnym momencie odciął grubą kreską całą historię LZS Czernica. W rejonie Czernicy jeździła grupa zawodników, a ja z kolegą, z kolegami właściwie jeszcze z Wodzisławia, taki Ślęczka i Pukowiec z Brzany, gdzie ja się urodziłem. Myśmy znowu jeździli tu w rejonie Jastrzębie Żory, Rybnik, ale pewnego czasu pojechaliśmy ulicą Raciborską w kierunku Redutów, Redutowy Pszów, Wodzisław. I spotkaliśmy właśnie tych kolarzy jeżdżących tam w rejonie Czernicy. I oni nam wtedy powiedzieli, że dzisiaj nie pamiętam, za tydzień to jakiś krótki czas był, będzie taki w Czernicy festyn, tam jest wyścig kolarski. No i przyjechaliśmy obydwaj z tym kolegą Pukowcem, Waldkiem, przyjechaliśmy na ten wyścig. I czekamy, był mecz bejsbola, czy nie, dawniej się to palant, na Śląsku palant. I pan Łukoszek nie mógł z nami rozmawiać i dopiero się ten mecz skończy.
czy będzie przerwa, to Łukoszek dopiero zawodników wypuści. I czekamy na ten start, wszystko po cywilnemu ubrane, zwykłe buty, bo to o sportowym nie było jeszcze do pomyślenia. No i wystartowaliśmy w kierunku strzelnicy, w kierunku ulicy Raciborskiej, tam gdzieś pod Racibórz z powrotem. No i ja na tym, no ci zawodnicy, którzy już tam ścigali, trochę szybsi byli na finiszu i z Biskupem, z Jochymem, czy tam jeszcze z którymś przegrałem, bo tam chyba byłem czwarty. I wtedy od razu do mnie podchodzi Tytko i do Łukoszka, no Karol, ale tu mamy nowego zawodnika, trzeba by go było tu przyjąć i zaraz rozmowa. No to Łukoszek, jako szef, poważna rozmowa, kiedy, co, jak, co pracujesz, coś, co robię, długo jeżdżę i taki wywiad. Do Tytki od razu zlecenie, dane pobrać i przyjmujemy do klubu. To było 6 czerwca 1958 roku. Nieraz prosto z pracy, z dołu wyjechałem i prosto z pracy do Łukoszka na trening, albo na jego ogrodzie, albo jeszcze tam gdzieś się trochę zrzymnąłem. No i potem czwarta godzina i odbywa się trening. 60, 70, 80 kilometrów i później jeszcze dojazd z powrotem z Sielnicy do Mszany. Ale to skutkowało, że w 59 roku już mieliśmy coraz lepsze wyniki, już Czarnica rządziła w tym właśnie takim tym młodzieżowym, bo to wtedy jeszcze nie byliśmy, na dzień dzisiejszy powiedzieć, seniorami. Nie mogliśmy się jeszcze ścigać z tymi, którzy startowali w wyścigu pokoju, czyli Trudny Poloń, czy tym poważniejszych wyścigów, myśmy byli, to była karta A. No i w tej karcie A byliśmy bezkonkurencyjni. I ja również podziwiałem Karola Łukoszka za jego odwagę, za jego determinację, oddanie się całemu temu sportowi. Dla niego nie było trudno robić treningów zimą, w śniegu, w błocie i jego motor, albo to przecież on te kilka motorów zniszczył swoich prywatnych. Żył tym, że my trenujemy i my robimy wyniki. On tym bardzo żył i pomagał nam, ja go więcej mam, takiego prawdziwego menadżera. On był naszym, on nas traktował jak ojciec. Bardzo poważnie, z wielkim szacunkiem i konsekwencją. Nie było odwołania, trening świętość. I to po czasie, to tak jak w szkołach, niektórzy profesorowie, a tam, bo mnie będzie, bo muszę drugi raz dawać, ale potem się to docenia, bo zmusza do wysiłku i Karol Łukoszek nas również zmuszał do tego dużego wysiłku. Myśmy trenowali i górki, i finisze, i sprinty, i interwały. On brał przykład z tego, co robi Polski Związek Kolarski. On jeździł na te spotkania, tam słuchał i przenosił to na nasze treningi tutaj w Czernicy. Pan Łukoszek na motorze i koła zapasowe. Zawsze 4 koła zapasowe z wiózy, to było wszystko dla całej drużyny. Oczywiście my sobie sami zabieraliśmy, albo nam LZS dało gumy zapasowe, bo to się przebijało, no to to myśmy je reperowali. Można je było naprawiać, ale nie na wyścigu, więc to czy Łukoszek o to się starał, bo Łukoszek on nie przepuścił, był taki człowiek, że on nie wyszedł, jak nie dostał. To był to niesamowicie aktywny człowiek i on to musi dostać, bo on to jedzie po wynik i co wy myślicie. I ten sprzęt był, to nam dawał także, a była też wielka uczciwość. Jak ja miałem, czy Jochem miał, nie miał braku ogubienia, to mówię, Łukoszku, daj pan to tym młodszym, bo oni nie mają. Jak nie ma pieniędzy na zakupienie, no to to w zamian ta uczciwość była. To jest w ogóle było w ludowych zespołach sportowych i w Czernicy też. To właśnie jest ta wielkość tego człowieka, który dawał nam też, dawał nam te szanse. Ja myślałem, że przyjeżdżając na ten plac było co najmniej 30 zawodników. Mówię, Boże Święty, za 2 lata mnie tu nie będzie. Przez takiej grupy będą następni wyrastali. No, nie wszyscy wytrzymywali to natężenie, jakie Łukoszek prowadził. Ale dzięki temu, że nie było zmiłuj się, tylko
był poważnie traktowany wyścig, były finisze, były interwały. Nie wszyscy to wytrzymywali, inni rezygnowali, inni zaczęli studiować. Stąd mamy i z tamtych czasów i lekarzy, i prawników, i różne inne zawody. Także ja jeszcze dzisiaj cieszę się, nawet jak się spotykamy, to ciągle to podkreślam, że wyrośli na dobrych ludzi, bo albo dobrzy fachowcy, dobrzy jacyś nauczyciele, no wyszła cała grupa dobrych i potrzebnych ludzi w społeczeństwie przez właśnie tą dyscyplinę, jaką prowadził Karol Łukoszek. No to był taki oddany człowiek, ja bym powiedział, do samej śmierci. U niego każde przyjęcie musiał człowiek nie wyjść z domu, jeżeli nie był dosyta nakarmiony. Tam nie mogło zbraknąć napoju, tam nie mogło zbraknąć niczego. U Koszka było wszystko dla każdego, który do niego przyszedł, który go odwiedził. To była cała rodzina taka, jego małżonka, czy dzieci. Myśmy przyjeżdżali z treningu i gar 10-litrowy, co najmniej 5-litrowy, a może 10-litrowy herbaty stoi. I herbata słodzona, wypiliśmy, nabraliśmy sobie, kto tam potrzebował do bidonu i rozjeżdżaliśmy się do domu. A nieraz przegadaliśmy jeszcze po treningu z Jochymem, czy ze Śledźką, czy z innym, tam przegadaliśmy do 10 na wieczór. I potem dopiero jedziemy do domu, bo jeszcze omawialiśmy różne inne takie zdarzenia. A Łukoszek znowu tam z gazety wyczytał, a tu gdzieś tam, on nabierał tych wiadomości. Tu od kolegi, on był taki... Łukoszek był takim człowiekiem, że tu z Madajem, tu z innymi trenerami, on był bardzo rozmowny. On potrafił się wnerwić, co mi ty tu mówisz. Ale potrafił też z takim serdecznością, z takim uśmiechem. I on miał bardzo dużo kumpli. On wszędzie miał kolegów. W LZS-ie, gdziekolwiek miał wszędzie kumpli. Syrena. Łukoszek jej nie oszczędzał w niczym, w błotach. Rowery pospadały, zerwał się bagażnik, czy tam gdzieś tego, nieraz denerwowany, czasną teczką o maskę po tym, o Boże, zagięta, co zaś Luca powie. takie były powiedzenia i stąd zawodnicy no, jeździli tą syreną i nie było innych możliwości, cieszyli się, że w ogóle samochodami, a nie autobusami, jak dawniej jeździliśmy. Albo pociągami, bo nie było innych możliwości w latach 50., pierwsze lata 60., później dobrze, że była ta syrena. Jest to popularność taka, on poświęcał wszystko, co miał dla kolarstwa. To był wyjątkowy człowiek. Niełatwo mi to jest powiedzieć, ale może nie został doceniony, może nie został potraktowany odpowiednio dobrze i było bardzo przykro, więc cała dokumentacja, jak mnie opowiadał, ja myślałem o tym, żeby powstała książka, ale pan Koszek mówił, że jak nie mam żadnych, mówię tak po naszemu, jak to wszystko spolił, bo jak mnie nie widzą, to mi to jest niepotrzebne. I to jest wielkie nieszczęście, bo mogłaby powstać wieczna pamiątka, jednak historia tego, co się tutaj działo z kolarstwem. Ale w zamian za to postanowiłem jakoś wynagrodzić to Łukoszkowi i wspomnieniem, też wiecznym wspomnieniem stworzenia obeliska na cześć LZS-u Czernica i Karola Łukoszka. Pomysł obelisku upamiętniającego Karola Łukoszka narodził się, co ciekawe, podczas uroczystych obchodów 75. urodzin Józefa Gawliczka. Fundatorami tego szczególnego pomnika zostali starosta rybnicki, gmina Gaszowice, sołectwo Czernica oraz grupa byłych kolarzy miejscowego LKS-u. Obelisk odsłonięto w Czernicy 14 maja 2016 roku. W kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Czernicy mszę w intencji Karola Łukoszka koncelebrował ksiądz proboszcz Eugeniusz Twardoch, który następnie poświęcił nowy pomnik. Serdecznie na dzisiejszej Eucharystii, prowadząc się tutaj, chcę wspominać wielki kawał historii naszej społeczności lokalnej, chcę wspominać wielkiego człowieka, chcę również myśleć o wielkim dziele wychowawczym, dziele społecznym. Chcemy, aby właśnie ten przykład człowieka, którego
Hamburgu. Był również wzorem, inspiracją dla młodego pokolenia. Pełne świętszą wiele. Sprawujemy za zmarłego trenera Karola Koszka. Polecamy również taką żonę Lucję oraz Marka Kolarza RPS w Czernicy. Włączmy się w wspólną modlitwę. Przeżywajmy głęboko spotkanie eucharystyczne. Mając świadomość naszego wspólnotu. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku zgromadziła dziesiątki osób związanych z czernickim klubem. Obecni byli jednak nie tylko kolarze, ale również władze samorządowe na czele ze starostą rybnickim Damianem Mrowcem i wójtem Gaszowic Pawłem Bugdołem. Dzisiaj zgromadzeni w tym właśnie miejscu przed obeliskiem chcemy okazać naszą wdzięczność panu Karolowi Koszkowi za jego pasję, za jego serce, które ofiarował młodzieży, wszystkim tym, którzy właśnie w kolarstwie znaleźli swoją pasję, swoje zainteresowanie. Módlmy się zatem, prośmy Pana Boga o łaskę uświęcenia, pobłogosławienia tego obelisku.
chciałbym z tego miejsca podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że to jest. A właśnie, krótka rozmowa ze starostą. I będziesz miał kawę. Krótka rozmowa ze starostą. I będzie tablica. Serdeczne dzięki. Wzruszenia, ale i zaskoczenia z takiego uhonorowania Karola Łukoszka nie ukrywał jego syn Waldemar. Byłem zaskoczony, jak otrzymałem tę informację, że byli kolarze z ZZS-u Czernica chcą utworzyć jakieś pamiątkową tablicę i w pewnym momencie dostałem informację od mojej rodziny, bo ja mieszkam trochę dalej, że już ta tablica jest tutaj zamontowana. Ja jak to wszystko usłyszałem, to byłem bardzo zdziwiony i muszę powiedzieć, jestem bardzo taki dumny, że miałem takiego ojca. Należy mieć nadzieję, że uhonorowanie takiej postaci, jaką był trener Karol Łukoszek, spowoduje, iż młodzi miłośnicy kolarstwa zapałają jeszcze większą miłością do tego sportu i wkrótce na drogach Czernicy i okolic ponownie pojawią się grupy trenujących tę piękną dyscyplinę młodych zawodników. Moim życzeniem byłoby jeszcze, aby na cześć pamięci Łukoszka powstała, zarysowała się jeszcze w moim życiu, żebym ja doczekał, że będzie taka sekcja, jeżeli już nie doczeka mistrzów, ale żeby przynajmniej byli zawodnicy, którzy będą się w naszym kraju liczyli.